Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Czekaj. Minecraft. Jestem po pracy. Skyblock Survival Infinite. O, jest znowu Wojtek. Jestem Wojtek, faktycznie. Jestem też ja, jest też Edzio. Walimy Edzio? Może nie, lepiej nie. Dobra, idę na pierwszy sobie expa. Tak, generalnie by the way to wow. Odcinek u Tomka jakoś dziwnie wszedł czasowo. Tak, bo zapomnieliśmy, że nie nagraliśmy. A byłem przygotowany już na kaźmie. Wojtek, ile ja exp... Poczekał sobie. Ja mam 60 poziom, ty. Czekaj, bo mi się dalej ładuje. O, już. Dobra, przestaję was walić, idę się tylko opróżnić. W ogóle ludzie nam pisali, ale to też i na live mi mówili, żebyśmy sobie zrobili przejście do... Do piekła? Tak. Bo tam możemy, jeżeli będą te pilgriny, czy tam, nie pamiętam jak one się, to takie świnki, co sprzedaje się u nich, jak się złoto wrzuca. No. To my możemy u nich rozmnożyć sobie wartość naszego gravelu. Ponieważ one, jak się im sprzedaje, to jest szansa, że wypadnie gravel. A gravel możemy łączyć z dirtem i wyprodukować dwie dodatkowe trawy. To co, robimy tam drobinkę? Do piekła? Znaczy wiesz co, generalnie to my mamy obsydian, jakby nie patrzeć. Ja myślę, że może, nie wiem czy nie lepiej byłoby gdzieś tutaj zrobić... O, mój kot miauczy. Właśnie nie wiedziałem co to było. Co ty chcesz? Słucham. Ja cię wypuszczę na balkon. To moglibyśmy zrobić tutaj, gdzie są te drzewka, ten... Chociaż ta platforma... Znaczy wiesz co, generalnie ten portal trzeba byłoby trochę dalej zrobić, dlatego że jeżeli będzie cokolwiek do niego wchodzić, no. A jest taka możliwość, to chyba lepiej, żeby on był, wiesz, jakoś tak zamknięty. Gdzieś. No to wziąłem tego, stąd. A może, słuchaj, a może byśmy zrobili tutaj od tego naszego tego, w tę stronę na przykład? No to rób dziurę, a ja robię mostek. Jakieś wyżej na tym. Tylko czekaj, tak żeby to było symetrycznie. Czyli no to właśnie dlatego czekam. Dobra, musimy zrobić. Jezus, czego tam? To ja od razu będę robić ścieżkę, czyli shift. Tylko wiesz co, może zróbmy ją tak jak tam. Na dwa? Trochę wyżej. A wyżej? Tak, w sensie zrób tutaj jeden. Nie, 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 nie tu. Rozumiem, to tak skończy. Jeden dalej, tak? Tutaj jeden dalej i jedno wyżej. O, właśnie, tak? Tylko tutaj na dole też postaw. O, dobra. Zrób tam ze trzy w tamtą stronę, potem znowu jedno do góry. Kocie, moment. No. O, do góry. I tam, daj, i tam daj już trzy. Dwa, trzy. I jeszcze jedno do góry? I tu, nie, i tu już można, myślę, że zrobić. Czekaj, tak? Tu jest naraz. Będą schodki, a możesz jeszcze jedno zrobić wyżej. Dobra. I tam już później zrób taką platformę, jaka jest tutaj, czyli to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, będzie 8x8. To na razie zrobię dwa, bo nie mamy tyle kobla, mam tylko półtorej staka. Ja tu jest nawet inaczej, tu jest 9x8. Jak tu nie mamy już kobla? No, Tomek, nie mamy kobla. Mamy? No to rób, to poszerz mi ją. No to musisz, bo ja muszę kota ogarnąć, przecież nie wiem co on chce. No idź, idź ogarnij kota, dobrze. A my tu będziemy budować dalej platformę. Gdzie mam w ogóle tego kobla? Jak se puszczę shifta i zginę, a wolałbym, żeby to był Wojtek, to bym się nie obraził. Tylko ciekawe jak daleko mam iść. Niech on tu wraca szybko. Dobra, jestem, sorry, ale przecież... Tomek, co? Co? Jezus, pewnie nie o to mu chodziło. Co? Czemu to żebyś tak daleko zrobił? No bo chciałeś gdzieś dalej zrobić. Nie? Nie tu? Od razu platformę? A Boże, ciebie się skomunikować, to ile to ma być? No mówiłem, 8x8. Nie raz, no, żeby... Nie, żeby... 2, 3, 4, 5, 6, chodziło mi, 7, bo ty chciałeś 8. Zrobić tam, a tam myślę, że zrobimy farby z zwierzaków. To jest 8? Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwa, osiem, tak. Cztery, pięć, sześć, siedem, to tu jeszcze jedno. Dobra, czekaj, to osiem, ja tutaj tak? Przy okazji zrobię te schodki. Bo my w sumie w nederze i tak będziemy też trochę potrzebować niestety raz, tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Masz to jak chciałeś.
Bardzo mnie to cieszy. Ja myślałem to, że ty mówiłeś dalej. No to dalej zrobiłem. Nie, w sensie chodziło... No to źle, żeśmy się zrobili. No ja wiem. Boże, zamknijcie się. No Jezu, czemu tak mało? A nie, dobra, wyszedł tak. Dobra, tylko dwa przy. One się tu już widzę same zabijają. Czekaj, bo ja to bym zapomniał. Dobra, teraz niszczę tą. To co zrobiłem za dużo. Możesz zniszczyć to. Żeby to na mnie psuło tu. Dobra, stracimy, ale to przynajmniej jest łatwo odrobić. Znaczy teraz z naszym tym to... Mamy na szczęście na tyle dobry ten, że... No to akurat dobre ci wyszło. Ale też ludzie napisali, że z tym, co ja mówiłem odnośnie tego Alt+F3, czy tam tego to pierwszy raz w ogóle, że to jest od dawien dawna już w Minecraftie, nie? Ja tak... O. Nie? Ja też nie słyszałem, ale ty... Gdzie? My też nie gramy jakoś tak, wiesz... Znaczy, ja chociaż wiedziałem, ty? Że coś... Znaczy, mi się wydaje, że ja pamiętam, że ja kiedyś coś takiego używałem. Kod z komputera, już, nie, Klau. Ale jakoś tak, nie wiem, padło mi z głowy, nie wiem. Nie, to ja jakoś oglądałem kilka poradników, ale nigdy nie widziałem. Zawsze stawiałem coś na myszce. No więc właśnie, nie? No, także... Albo kiedyś miałem taki program, który imitował ruchy myszki. A to ja też miałem, no. Nie zapomnę, to było na grach przeglądarkowych, o, to było wtedy takie popularne. To kto nie używał? Dobra, co byłem? Na 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wiesz co będziesz trzeba tutaj zrobić? Lejki. Jakie lejki? To później tak. Dobra, czekaj, teraz ja chcę tutaj... No, wieźma. Czekaj, bo portal to chyba zrobimy taki, że się wchodzi do niego, nie? Mhm. I to będzie tak, żebyśmy się nie pomylili, bo jeżeli źle postawimy, to jesteśmy w dupie. No to Wojtek, rób to sam. Wiem, właśnie dlatego chcę... Zawsze mogę ci płotek wziąć. Dlatego chcę tak to zrobić, żeby to już obudować i żeby tylko postawić, nie? Boże, mamy tego mięsa. Gdzie? A szczał? Czarna szczała. Fajnie tu. Dobra, tylko wyrzucić to było chyba gdzieś... Musimy pamiętać o jednej rzeczy. W Netherze też musimy... garnąć te. I żadnego żelaza mi nie dało. Boże, dopiero was opróżniłem, to wszystko pełne. To powinno być tak. Bo i tak nie? Nie, to powinno być wyżej, bo to musi być na 3. No właśnie. Masz netera ze sobą, czy ci przynieść? Boże netera, boże tego? Nie, no przynieś, no. Wiesz o co mi chodzi. Tak. Tylko, że i tak nie mamy problem, bo nie mamy podpałki. Ale to mamy wiaderko z lawą, więc możemy z drewnem wykombinować. Obsydian. I lawę w wiaderku, tak? No i drewno, ale drewno mamy, więc spokojnie. Ale czekaj, skąd mam wziąć lawę z wiaderka? Nie mamy? Mamy puste wiaderko. A, bo lawa... Dobra, to będzie trzeba tam spuścić wodę na dół i stamtąd lawę zabrać w takim razie. Wojtek? A, no tak. To pomyślałem, że ja muszę iść. Znaczy, ja mogę spróbować, nie, ale co z tego wyjdzie, to ja ci nie obiecuję, nie? Nie, ja już pójdę. Idę zobaczyć. To jest dalej. No, co przelatujesz mi na jednopasmówce? Dalej. Ty tam wiesz co, albo nie, dobra, może ty jak nagrywasz to nie bij tych zombiaków, bo tam jest głośno strasznie. No, już raz ich biłem, wystarczy. A czekaj, tam jest lawa w ogóle? Kurde, jak to zaleje na obsydian, ale nie powinno. To może tam zlecę szybko? Nie. No jak ja skinę? Nie, ona, ta woda powinna zlecieć... Ona powinna zlecieć w dół od razu, bo ona szuka zawsze najmniejszej linii oporu, więc nie powinno się to zalać. Ja tak ryzykuję, a obsydian mam ze sobą. Dobra, jest git. Ja bym już wypadł. Jest tam lawa? Oczywiście, że jest. Dobra, to ja wracam... Dwie sztuki. To ja wracam bezpiecznie z obsydianem.
Ale dwóch sztuk niestety nie wezmę. To tam wodę to na razie możemy tam zostawić, nie tam sobie tak... Tak, tu się nam nic czeka. Nie... Zresztą to i tak nawet jak tu tylko musimy iść spać. To poczekam aż przyjdziesz. Także to nie ma problemu. Tak się zastanawiam właśnie jak w tym... Jak to zrobić w tym nederze, bo tak, my na pewno w takiej też dosyć szybkiej kolejności powinniśmy sobie zrobić NPC. No. Tutaj myślę, że z wieśniakami to raczej nie będzie problemu, bo tutaj mamy tą platformę, gdzie no, to jest las w sumie. Tam w ogóle by trzeba było poświetlać, bo tam się widzę znowu syf robi. No to trzeba otworzyć. Tomek, tam jest otwarte! Wojtek! Kuźwa! Tu są dzieci! Wojtek! Chodź tu do mnie i zamknij tą! Szybko! Gdzie do ciebie? I zamknij tą furtkę. Dobra. Wojtek, on mnie rzuci, on mnie zrzuci, on mnie zrzuci. Się. Ja mam obsydian. Dobrze, to idź. A creeper za tobą i pająki. Jezus, nie mam tej. Wojtek? Nie mam strzał. Co tyle życia ma? Wojtek, nie wiem, za mną jest pająk. Czekaj, bo one tutaj dalej próbują iść. No. A za nami jest pająk z creeperem. Spokojnie, a tak powoli. O cholera, to są dwa. Tylko ty, Tomek, nie stój tak blisko mnie. Nie, już odsunąłem się. Dobra, i tu już? Jest mały jacor. Tak, wysadzi. Padaj. Dobra, szybko do domu, do domu. No już chciałem to zamknąć. Leżę. Ja w ogóle zapomniałem o tym, wiesz, bo ja to otworzyłem, wybiłem tam wszystko, pozbierałem. I tyle było. A już tak liczyłem, że zginiesz. Co mnie podkładasz? Tomek, cofaj. Cofaj. O, ja tu i tak chyba wejdą. Ale się palą, więc... Zanim dojdą, to powinny umierać. Tylko uważaj, już. Żeby tu creeper żaden nie był. Tam są baśki, uważaj. Zaraz creepera zagrujesz. Poczekaj, Tomek, poczekaj. Nie podchodź tam za blisko. No nie. Jestem skitrony. Dobra, baśka się pali. Creeper idzie. Nie, tu już nic nie zrobię. Już jest ściana, ale nawet nie będą nas mogły. A czekaj. Dobra, ciągle. Nie. Nie. Nie wolno nawet. Nie. Dobra, mogę stawiać portal? Czekaj, bo trzeba się upewnić, aby na pewno jest dobrze. No dwa na dole, trzy na górze i dwa na górze. No dobrze jest. No to dawaj. Ale jak się pomylisz. Ale chcesz mieć te dwa obsydiany już w ziemi, czy tak, żeby wystawały? A ile mamy? 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Więc możemy tę dziurę zrobić tak w ziemi, żeby tak nie, wchodzić. Nie, tu będą schody. Mamy 12? No. To wystarczy na pełny portal. Ale nie, taki chyba będzie. Dobra, zróbmy podstawowy. Standardowy, bo jak coś to będzie trzeba, jak coś to będziemy musieli zniszczyć ten. No jest git. Dobra, idę zostawić resztę. A zostało dwa tylko. No ja to liczyłem. A no widzisz, to i tak nie wiem. Jak my to liczyliśmy? Nie wiem, Tomek, nie wiem. Teraz tak. Czy tu miało być stać drewno? Cholera, nie pamiętam. Dobra, zrobimy to tak. Mamy tu lawę. Niech to się zapali i zobaczymy, co się stanie. Z warunkiem, że to się zapali, no ale... Jak się zapali, tura, na którym stoisz... No to nieźle, no to już nie spłonę od razu. Tylko, że to się palić nie chce. Robię to tak. Jak? Wojtek... Jakim cudem ona się Co? Kiedy? Czemu nie mogę jeść? No jedziesz, to debilu! No to była moja wina, sorry. Nie no, ja stałem. Ale nie wiem dlaczego ta lawa się... Dlaczego ona się tak dziwnie rozlewa? Nie zrobię na pół bloku? Ej! Z 30 levela zrobił mi się jakiś... O Jezu, uderzysz 3 razy i będziesz miał.
Weź tam pobij trochę, bo tam się siekawice robi. Czekaj, muszę sobie ekwipunek na nowo ustawić. No, to się może zapalić. Miałem siódmy. A słyszę. No cio, z siódmego już mi się 15 zrobił, 16. Poczekaj, drewno się zapaliło. I 10 dostałem. Ładnie. No mówię, jak tam się postawię trochę, to naprawdę ten level wypada bardzo szybko. Aha, fajne drewno. Raz. A nie trzeba tej dać trawy, tej takiej z drzewa? Tylko nie mam nożyczek. Liści w sensie. No. No a masz liście? Znaczy, jakbym miał nożyczki, miałbym liście. No, ale nie mamy żelaza na nożyczki. Zrobiłem hopera jednego. A jakbyś tutaj zamiast tego dał pochodnie, to się nie podpali? Nie. Tomek, zaraz znowu staniesz w ogniu. Nie, bo to się palić nie chce. Nie pamiętam, który konkretnie blok musiał jakby spłonąć, żeby portal się ogarnął. No chyba ten. Wiesz co, Tomek, tam nie ma już mobów, może tam drzewa coś poogarniasz, coś? No i ty, i wyrzucił. Nie, no bo to trochę długo zajmie, a wiesz, bez sensu, żebyś... No się dziwię, ja myślę, że ty się tak od lewy od razu ten... Nie, od razu to się na pewno nie robi. Ja nie pamiętam właśnie, jak to miało być, żeby... To, bo to ogień musi wskoczyć jakby w portal? Ogień wskoczy... creepery! To by było jakbyś tam w ogóle, wiesz co, może pochodnie porozstawiał, wiesz? No czekaj, pierwsze creepera się pozbędę. Pochodnie, pan rzekł, no idę. No, bo tam się respi w nocy, a... No i co, i teraz się nie chce zapalić? Halo! Ziemniaka wrzucę. Cyk, nie? Wojtek. Co? Weź mi to drewno. Jakie drewno? Ściągnij je. Mamy zapalniczkę? Krzesiwo, co nie? Nie podpalaj teraz jeszcze. Skąd mamy zapalniczkę? Nie wiem, teraz patrzyłem w skrzynce, już? Skąd my mamy zapalniczkę? Proszę cię bardzo. Też się zdziwiłem, w skrzynce znalazłem. Nie wypadło z jakiegoś moba? Nie wiem. Na środku skrzynki, zobaczysz potem, tak się dziwnie, bo chciałem wziąć zapałkę, ten, zrobić pochodniec, nie? Takie, what the fuck? Weszłeś? Wlazłeś? Nie wchodzę, bo trzeba i tak, nie, trzeba jeszcze przecież narobić sobie tych. Czych? No, jak to się nazywa? No, półpłotków. Znaczy półpłytek z kobla. No to ja też skąd... sobie. Ej, nie rozumiem. Ale jak to tak? No, wiesz co, powiem ci szczerze, że jestem... Confused. Nie wiem. Chyba, że faktycznie któryś mob niósł i ja może... Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć staków mi starczy? No myślę, że tak, no to może i tak, bo musimy zbudować tam platformę po prostu. O Boże, tu teraz postawiłem. Topi mnie. Ej, aż będę, wiesz co, aż będę musiał zobaczyć... Jakiś mod ma jest w stanie zrzucić Flint and Steel, bo tak to ja nie wiem skąd to się wzięło tu. Dobra, idziemy? Poczekaj, bo jeszcze to chcę dokończyć. O, żeby było tak miarę ładnie, z drugiej to samo może. Bo boję się sam wejść. Znaczy, jeżeli wejdziesz, to się nic nie stanie, bo tam nie ma nic, więc musisz od razu od portalu ewentualnie zrobić ścieżkę. Więc jak tylko wejdziesz, to wiesz. O Boże. Tu śnieg pada? To nie jest śnieg, to jest popiół. Znaczy no w sumie... Czyli jeżeli jest popiół, to jesteśmy na tym popielnym biomie, czyli tak na dobrą sprawę nic oprócz magma cubów nam się na nim nie zrespi. Czyli dupa. Czyli trzeba byłoby zrobić dalej ścieżkę, żeby cokolwiek miało sens. Wiedzieć tą tu mam żeby... tego gluta. Wiedzieć Tołkowi, żeby porozświetlał platformę. No nie mogłem, bo znalazłem zapalniczkę. Chyba pochodnie skończył. Dobra, mam nadzieję, że tu się nic nie zrespi. Wróciłem. Jakiego gluta tam masz? No te takie skaczące, takie łup, łup. Ale tam jest jakaś droga? Tam coś jest? Nie, tam można zrobić, tam jest taka wyspa. Okay. To lecę.
Nie wiem, po co przyszedł ci to powiedzieć face to face, ale wracam. Dobra, to tam buduję jakąś drogę, a ja kurde sprawdzę to, bo jestem bardzo ciekaw. O Jezus! Nie zdążyłem się wycieszyć, sorry. To są w ogóle dwie wyspy, już widzę, trzy nawet by były chyba. Tylko mi jest tak ciężko powiedzieć, bo ja zmniejszyłem ten dystans, żeby mi nie lagowało. Mhm. Kuźwa, teraz tylko żeby się nie spitolić. Dobra, będę tak budować. Ja tu nie widzę, żeby to skądkolwiek wypadało. No to nie mam pojęcia. Albo że jakiś, nie wiem, jak Baśka zabije creepera, który przeleciał przez wieśniaka, nie mam pojęcia. Glut, to jest następny kawałek portalu. Glut właśnie zrobił harakiri. Wojtek, dziwny dźwięk? To jest pewnie nadterowy typowy. Taki straszny. Tak, bo tam są takie. Jezus, wiesz, kiedy byłem w naterze? Znaczy, będę czuć się jak w domu, no ale... Ja mam wrażenie, że zombie może chyba trzymać... Może... O, właśnie, może zombiaka. Tak mi się wydaje, że to właśnie zombie trzyma, może trzymać. Nie jestem pewny. Wiem, że na pewno może się... ogarnąć w ten, ale... Może coś trzymać? Może. Wytek dzieł, że jestem, tu jestem. Nie wiem, próbuję przejrzeć Wikipedię, ale słuchajcie, dajcie nam znać, bo to jest... Ale nie, no, natural equipment. Albo może ktoś zauważył, kiedy nam to wypadło. Bo sam jestem ciekaw. Chyba... A, wiesz co, ja nie wiem czasem, czy to nie było w tej skrzynce tam na dole, gdzie jest portal do endu. A, do no to ty żeś przyniósł. To ja musiałem to przynieść, ale no ja tak. Zapomniałem w ogóle o tym. Boże, Wojtek. Teraz mi się chyba, teraz mi się będę musiał sprawdzić na odcinku, co tam jest. Co tam było. Ale wydaje mi się chyba, że tam to było. Bo tak patrzę, że moby to wchodzę. No. Już ja chyba achievementa nie dostałem. A nie, dostałem. Oj tak, no jesteśmy tu. A, żeś się daleko zrobił i magma cube widzę. Tam jest ten portal na dole, to jest ten... To jest ten nasz portal. Aha. Czyli to jest miejsce, z którego my wyszliśmy. W sensie to jest ten tam na dole, co u nas, co jest. Dobrze. To jest na pewno ten, bo to jest dosyć blisko. Czekaj, ja nam tutaj obuduję ten portal. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz. Dobra, ten jeden poleciał. Tu mnie znaczy, ciekawi, szczerze? Całkiem no. Fajnie, że mamy to w ten sposób zrobione, dlatego że tu będą się tylko magma cube respić, więc jakby to nie jest dla nas jakieś wybitne, wiesz, jakieś wybitne towarzystwo, o które musimy się martwić, tak? Okej. Okay. Jak na przykład jakby tu się gasty respiły od razu albo blazy. O nie, Jezu, gast, nie, blazy no, są chyba gorsze niż... to mielibyśmy problem. Także z dwojga swego lepiej, że jednak tu się tak zrespiło. Nie jest źle. No ale słuchajcie, tutaj w przypadku Netheru to i tak będziemy musieli zrobić dokładnie to samo, co robiliśmy na naszej, czyli będzie trzeba po prostu porobić dłuższe ścieżki, tak? Żeby tutaj cokolwiek zrobić, no bo w innym wypadku to my nigdzie nie dojdziemy. Czy ja to muszę wziąć łopatą? Nie mam łopaty. Ty, a to bierzesz. A to nie wiem, czy się łopatą. To jest popiół chyba. To czym, kilofem? Ty, kilofem. Tylko kuźwa, ja chciałem... Spodne. Lepiej by było, jakbyśmy fortecę znaleźli, bo fortecy to pewnie było kupa czasu. O, nie mam już tych, nie wziąłem więcej. Chcesz półpłotki? Nie, ja wrócę, bo tam jeszcze jakieś były chyba w skrzynce. Znaczy wypadałoby to spod spodu może ogarnąć? Tylko wiesz co, jest noc. Mam wrócić? Nie, ja, bo chyba wystarczy, że ja pójdę spać. Bo ty jesteś w innym wymiarze. Aha. Czekaj, nie wiem, w którą stronę mogę jeszcze iść. No Tomek, lewo, prawo, przód, tył od portalu, no nie ma innej strony. Tylko, że chciałem, żeś mi to powiedział, gdzie coś widzisz, bo ja to widzę tylko jedno. Znaczy, ja tam za bardzo nic nie widziałem. Dobra, widzę coś nowego. Raz, także... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, na dziewięć. Boże, czemu na dziewięć? Raz, dwa, trzy, raz, dobra, tu będzie.
Dlaczego tu? Nie mam pojęcia, tak mi się klikło. Ej, o, nie, nie lubię tych dźwięków. Mailowe te. Ale czekaj, wiesz co, ja wezmę trochę strzał i łuk. Nie wiem, dlaczego ty w ogóle ze strzałów i łuku nie bierzesz. Bo nie umiesz z tego korzystać. Mamy tego tyle, że... Do piekła, piekła, do piekła. Za tobą będę szła, szła. A widzę, faktycznie coś tam jest. Ale... Tam jest niebieski ogień i jakaś wieżyczka. Dobra. Może dojdę. No to na jeden robisz? No Wojtek, dwa trzeba pierwsze było robić. To rób drugi. To ja pójdę w zupełnie inną stronę. No dobra, na razie robię na jeden, bo jest łatwiej tak na shifcie iść. Mam co rozkliknięte budowanie i jolo. Ja za bardzo tu nie widzę. Znaczy nie wiem, przy moim... O właśnie, a nie, czekaj, bo to nie ode mnie odcinek, to nieważne. Coś jest na nas. Nie, bo ludzie się pytają, co za tekstur paka używam. No to mów. Znaczy, no ja nie używam tekstur paka, używam shaderów po prostu. Ja używam tekstur paka, chyba na te owce. Znaczy, no nie? Ja też używam tekstur paka, to jest ten... Czekaj, mogę pokazać przecież. To się nazywa Fresh Animations. To jest dla, tylko i wyłącznie dla NPC-ów. A ja używam jeszcze... Tu macie. A ja używam jeszcze shaderów. I to przez to gra tak wygląda. I one się nazywają Complementary Reimaginet. Jakby ktoś chciał. Reimaginet. Co? Reimaginet. Reimaginet. Nie, nie wiem nawet jak się to czyta. Diamond. Imagine? Reimagine? Jakoś tak. Wiesz, rzeczywiście tak tutaj klaustrofobicznie, kiedy wiem, że nic dookoła mnie nie ma, tak? Nie wiem, jak się ten lęk nazywa. U mnie ten nether to... O, widzę drzewo. To... To netherowe? Tak jak jesteś... Jak ty się teraz zrobisz, to po twojej lewej stronie. Jak się obrócisz trochę. No jest, czerwone drzewo. To jest, no. Ale czy ja wiem, czy ono jest jakoś nam wybitnie potrzebne? Nie, bo jego nie możemy chyba rozmnożyć, nie? Nie, no można rozmnożyć. No, ono się rozmnaża z tych grzybków. Bo ja tu kopiąc się w moją stronę, bo ja tutaj za bardzo nic nie widzę, to wiesz co, czekaj, może ja pójdę. No ja tu zaraz dojdę. Przeciwną tak jak ty robiłeś. Mhm. Tak będziemy musieli tutaj dalej porobić te ścieżki, no ale to na razie... Od czego trzeba zacząć? Tak, tu jest na cztery. Pierwsze drogi polne, a potem autostrady. Dobra, z czerwonego... Tu mi się chyba biom Wojtek zmienił, bo przestał mi popiół lecieć. Jeżeli zmienił ci się biom, to musisz uważać, bo mogą się już rozbić normalne netherowe moby. Także... Tak wiesz. Mam ten niebieski ogień zgasić? Czy to jest po prostu niebieski ogień, no to jest taki sam jak ogień jak... To jest taki sam ogień jak zwykły, tylko że na netherraku, jeżeli dobrze pamiętam, się go podpala chyba. Blok kości mam. Mało potrzebne nam. No tym bardziej, że mamy tyle kości. No więc właśnie. Ale wezmę już za... Znaczy mówię, tutaj musimy dojść do takiego momentu, w którym... A jaki masz biom w ogóle? Jaki biom jest? Wojtek, ja nie wrócę! Czemu? Pełnia świniaków! Mówiłem. One będą mnie bić? No oczywiście, że tak. Tak. Nie będą cię bić, jeżeli ich nie uderzysz. A jak pod warunkiem, że to są świniaki. To są tak. Dobra, wiesz co? Kuźwa, wymijam. No nie popychaj mnie. Czekaj, bo ja w nie strzelam. Wojtek, żeś mnie teraz nie strzelił. No to nie idź tutaj. Wojtek, zepnął mnie. Poleciały na ciebie. Ty tam bierzesz wszystkie na siebie? No, na łuku. Jezu, są małe. No są. O, złotko wypluł. Też widzę, ale czekaj, bo ich tu... O, za ileś tu idzie. No, jestem za nimi. Dobra, dobra, już nie, już nie. Dobra, też mam złoto. Dobra, ale Wojtek, możemy już wychodzić. Tak. To umiała, będziemy kontynuować tutaj budowanie. Indeed.
To ja może jeszcze koblo pomiędzy na kopie. No, będzie trzeba, ale to myślę, że ja raczej się ustawię i... Dobra, to ja mam nadzieję... Czekajcie, bo to głośno. O, takim odgłosem tych levelów. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych kanałach. I był ze mną Wojtek. Byłem. I byłem też ja, więc do następnego razu. Pa, pa! Pa, 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 pa. A tu jesteś, pa.